Walka z niską emisją to obecnie priorytet w ochronie środowiska. Nie powinno to dziwić, biorąc pod uwagę, jak dużym jest ona zagrożeniem dla zdrowia. Niebezpieczny jest sam pył, zarówno PM10, jak i jeszcze bardziej niebezpieczny jest pył zawieszony o frakcji 2,5, ze względu na to, że one są tak drobne, niewidoczne dla naszego oka i wnikają do naszego układu oddechowego, powodują rzeczywiście możliwość występowania dolegliwości związanych z układem oddechowym, układem krążenia, ale jeszcze bardziej szkodliwy dla nas jest benzoapiren, który zawarty jest w pyle zawieszonym, ponieważ uznaje się, że jest to substancja rakotwórcza. Czynników wpływających na zanieczyszczenie jest wiele. Głównym z nich to oczywiście palenie w piecach podczas okresu grzewczego. Dlatego właśnie podejmowanych jest szereg działań mających na celu zmniejszenie niskiej emisji w tym okresie. Jednym z nich jest przyłączanie do sieci ciepłowniczej, tak jak w przypadku domu przy ulicy Goethego 22, gdzie zainstalowano węzeł cieplny z pełną automatyką, dzięki czemu temperatura centralnego ogrzewania jest regulowana w zależności od tego, jaka temperatura panuje na dworze. Takie rozwiązanie jest korzystne zarówno dla środowiska, jak i dla mieszkańców, którzy nie muszą już nosić węgla i palić nim w piecach. Miasto Zabrze to miasto, gdzie jeszcze mamy ogrom starej substancji mieszkaniowej. Stara substancja mieszkaniowa to stare paleniska. Stare paleniska to niestety już te efekty proekologiczne mniejsze. Więc mimo, że robimy bardzo dużo, bo wydaje mi się, że przodujemy w tym pozyskiwaniu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ale mamy do zrobienia jeszcze bardzo dużo. Dlatego właśnie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej prowadzi także rozległe działania we współpracy ze spółdzielnią Luiza, dzięki którym okolice ulic Czereśniowej, Jałowcowej, Kawika i Leszczynowej zyskały nowy blask. W 20 budynkach przeprowadzono termomodernizację oraz wykonano w nich instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Rolą spółki było wykonanie sieci rozdzielczych i przyłączenie sieci ciepłowniczej do każdego budynku. Dodatkowo spółka zbudowała w każdym budynku dwufunkcyjny węzeł cieplny z pełną automatyką. Dzięki odpowiednim sterownikom praca poszczególnych węzłów cieplnych może być monitorowana na bieżąco przez służby ZPC-u. Obecnie trwają jeszcze prace w budynkach przy ulicach Orzechowej, Olchowej, Korczoka i Kalinowej. W sumie dzięki współpracy z Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Spółdzielni Mieszkaniowej Luiza do sieci zostaną podłączone 32 budynki, dzięki czemu emisja CO2, czyli dwutlenku węgla, spadnie o 1000 ton na rok. Wszystkie te działania wpływają nie tylko na nasze zdrowie, ale i wiążą się z licznymi oszczędnościami. Czy głęboka termomodernizacja, efektywność energetyczna, nawet ich domów niejednokrotnie mieszkających w tych, powiedzmy sobie, domach wielorodzinnych, tak zwanych familo, powoduje, czy wymiany piecy kaflowych, do których od lat są przywiązani, ale na ciepło płynące z sieci może spowodować znaczną poprawę ich wartości, ich portfela po prostu. To jednak nie koniec działań mających na celu walkę z niską emisją w Zabrzu. Realizowane są także liczne inwestycje proekologiczne. Kwartał miasta zawarty między ulicami Wolności, między ulicą Powstańców Śląskich, Bytomską oraz źródłem ciepła zabrzańskim, elektrociepłownią Fortum, to jest obszar miasta, w którym w tej chwili występuje tak zwana niska emisja. Większość obiektów z tego obszaru ogrzewana jest poprzez piece kaflowe i zwykłe paleniska domowe. W ten rejon Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej postanowiło doprowadzić nitkę ciepłowniczą w celu podłączenia obiektów z tego obszaru do sieci ciepłowniczej. Nie jest to jednak inwestycja łatwa i szybka. Wymaga ona bowiem przejścia sieci ciepłowniczej m.in. przez ulicę Wolności. Wykonaliśmy kanał przełazowy, a w zasadzie rury ochronne, czyli tunel, do którego będziemy mogli wprowadzić rury przewodowe. Ponieważ sieć ciepłownicza posiada zasilanie i powrót, czyli dwie rury, w związku z czym musieliśmy wykonać dwie rury ochronne, te dwie rury przepustowe pod ulicą Wolności, o średnicy 600 mm, żeby móc do nich wprowadzić w przyszłości rury przewodowe. Pierwszy etap inwestycji, który będzie realizowany w tym roku, zakłada dojście sieci ciepłowniczej do fabryki pomp Powen. Według planu osiedle Zanka zostanie podłączone do sieci na przełomie lat 2018-2019.